Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapala. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Prezydent Emmanuel Macron obiecał wsparcie dla wszystkich miast, które ucierpiały na skutek fali zamieszek, które przetaczają się przez Francję. Rozmawiał o tym w Pałacu Elizejskim z 241 merami gmin dotkniętych przez rozruchy. Podczas spotkania potwierdził, że fala zamieszek w kraju powoli opada. Bądźmy jeszcze ostrożni co do nadchodzących dni i tygodni. Niemniej szczyt fali, który nastąpił w pierwszych dniach zamieszek, już minął, oświadczył szef państwa. Macron podkreślił, że priorytetem francuskiego rządu jest przywrócenie trwałego porządku w kraju, rozwiązanie problemów w tzw. trudnych dzielnicach, ale sięgając po nowe metody, a nie te, z których, jak stwierdził, korzysta się od dekad. Prezydent Francji zapowiedział też, że rząd przedstawi wkrótce projekt ustawy kryzysowej, aby przyspieszyć procedury i ułatwić remont budynków i infrastruktury oraz naprawę środków transportu, które ucierpiały podczas zamieszek. Obiecał też merom pomoc finansową na odbudowę szkół, gminnych instytucji i dróg. Tymczasem francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że od początku zamieszek spłonęło ponad 6 tysięcy samochodów i naliczono ponad 12 tysięcy pożarów na ulicach. 1100 budynków zostało podpalonych lub uszkodzonych. Zaatakowano 270 posterunków policji i żandarmerii. Służby zatrzymały 3600 osób, a około 800 funkcjonariuszy zostało rannych. O przyczynach fali przemocy, która zalała Francję, i możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji mówić się będzie dzisiaj w Świecie na wskroś publicysta Edwin Bendyk. Porozmawia z nim na ten temat za kilkanaście minut Husajn Oruczewicz. Dowódca rosyjskich sił lotniczo-kosmicznych i zastępca dowódcy sił rosyjskich na Ukrainie, generał Siergiej Surowikin, nie był widziany publicznie od czasu buntu w grupie Wagnera pod koniec czerwca, informuje na Twitterze brytyjski resort obrony. Tymczasem zastępca ministra obrony Rosji, generał pułkownik Yunus Bek Yevkurov, nie pojawił się w poniedziałek podczas telewizyjnego wystąpienia kierownictwa Ministerstwa Obrony. Brytyjczycy piszą, że doniesień o aresztowaniu Surowikina nie można potwierdzić, ale władze rosyjskie prawdopodobnie mają podejrzenia wobec jego długich związków z grupą Wagnera, sięgających służby wojskowej w Syrii od 2017 roku. Z kolei Yevkurov został sfilmowany podczas rozmowy z właścicielem grupy Wagnera, Jewgenijem Prigożynem, podczas przejęcia przez niego Rostowa nad Donem. Siergiej Surowikin, znany ze swej brutalnej reputacji, jest jednym z bardziej szanowanych starszych oficerów rosyjskiej armii. Wszelkie oficjalne działania przeciwko niemu prawdopodobnie doprowadzą do podziałów. Podejrzenia względem starszych oficerów służby rosyjskich wskazują, w jaki sposób nieudane powstanie Prigożyna pogorszyło istniejące podziały w rosyjskiej społeczności i stan bezpieczeństwa państwowego, ocenia na Twitterze brytyjskie Ministerstwo Obrony. Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nazwało tymczasem Rosję sponsorem grupy Wagnera, którą z kolei określiło mianem organizacji terrorystycznej. W dokumencie końcowym posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Vancouver stwierdzono, że prowadzone w imieniu rosyjskiego rządu działania prywatnej firmy wojskowej, jaką jest grupa Wagnera, można ściśle charakteryzować jako terrorystyczne. Oceniono, że państwa członkowskie OBWE powinny podjąć kroki przeciwko grupie Wagnera oraz strukturom z nią powiązanym, w szczególności poprzez uznanie ich za organizacje terrorystyczne. Deklaracja wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia norm międzynarodowych, które jednoznacznie uznają terrorystyczny charakter grupy Wagnera i jej działań, a także odpowiedzialność Rosji jako państwowego sponsora tej organizacji terrorystycznej. Ukraińska posłanka Jewginia Krawczuk twierdzi, że to pierwszy przypadek, gdy takie sformułowanie zostało zapisane w oficjalnym dokumencie organizacji międzynarodowej. Ukraińscy żołnierze osiągnęli w ostatnim czasie niewielkie postępy wokół Bachmutu. Okolice miasta to jeden z głównych kierunków walk na wschodzie Ukrainy. Bachmut wciąż jednak kontrolują Rosjanie. Ukraińcy w okolicach miasta zarówno odpierają ataki wroga, jak i prowadzą działania ofensywne. Jest to trudne, bowiem Rosjanie zgromadzili tam około 50 tysięcy swoich żołnierzy. Intensywne walki toczą się także w okolicach Mariinki, Awdijiwki i w kierunku Łymanu na wschodzie kraju, a także na pograniczu obwodów Donieckiego i Zaporowskiego na południowym odcinku frontu.
Ukraina wezwała społeczność międzynarodową do reakcji w związku z rosyjską eskalacją militarną w kontrolowanej przez Moskwę elektrowni jądrowej w Zaporożu. Najwyższy czas, aby świat podjął natychmiastowe działania, napisano w oświadczeniu ukraińskiego MSZ-u, w którym poinformowano o rosyjskich prowokacjach. Rosja rozmieszcza personel wojskowy, instaluje fortyfikacje na co najmniej 3 reaktorach, umieszcza materiały wybuchowe w elektrowni jądrowej w Zaporożu, co bezpośrednio grozi incydentem nuklearnym w największej elektrowni atomowej w Europie, ostrzega ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu. Tymczasem według informacji służb prasowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej okupowana przez Rosjan zaporowska elektrownia jądrowa została odłączona od głównej zewnętrznej linii energetycznej. Elektrownia korzysta z przywróconych zapasowych źródeł zasilania. Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, poinformował, że tym razem elektrownia uniknęła całkowitego odłączenia zasilania zewnętrznego, co miało już miejsce 7 razy wcześniej podczas trwającej wojny. Zauważył, że to ograniczenie w zasilaniu elektrowni po raz kolejny pokazuje, jak niepewna jest sytuacja dotycząca bezpieczeństwa jądrowego i ochrony elektrowni. W Hadze rozpoczęło działalność Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni przeciwko Ukrainie. Działa ono w ramach Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej Eurojust. Nowo utworzone centrum będzie miało kluczowe znaczenie w prowadzeniu postępowań w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ma także ułatwić zbieranie i wymianę dowodów na potrzeby przyszłych procesów. Rosyjska inwazja na Ukrainę, inwazja Rosji codziennie przynosi niewyobrażalne okropności, głęboko niepokojące wiadomości o celowych atakach na ludność cywilną, w tym na dzieci, przypominają nam o tragedii, jaką sprowadził Władimir Putin na nasz kontynent. Nie spoczniemy, by pociągnąć Putina i jego popleczników do odpowiedzialności, powiedziała przy okazji otwarcia centrum przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Czeczenii rosyjski sąd skazał na 5 lat i 6 miesięcy matkę opozycyjnego blogera. Kobiecie zarzucono utrudnianie wykonywania obowiązków funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa. Jej adwokat jadący na proces i towarzysząca mu dziennikarka zostali skatowani przez nieznanych sprawców i przebywają w szpitalu. Dziennikarka Nowej Gazety Jelena Miłaszyna została pobita. Bandyci ogolili jej głowę, połamali palce i oblali zieloną farbą. Prawnik Aleksandr Nimow został ugodzony nożem. Ma trudności z mówieniem i poruszaniem się. Publicystka usłyszała od napastników, że została ostrzeżona, aby niczego nie pisała o procesie matki opozycyjnego blogera. W Czeczenii rządzonej przez Ramzana Kadyrowa często dochodzi do tego typu zdarzeń. Dziennik Nowaja Gazeta informował o przypadkach tortur, nielegalnego pozbawienia wolności i egzekucjach wykonywanych na osobach, które nie chciały współpracować z rządzącymi Czeczenią. Ambasador Gruzji na Ukrainie został wysłany z Kijowa na konsultacje do swego kraju w związku ze złym stanem zdrowia Michaila Saakaszwilego. Były gruziński prezydent, a obecnie obywatel Ukrainy, przebywa w gruzińskim więzieniu i jest oskarżony o nadużycia władzy. Jego stan fizyczny uległ w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu. Ambasador Georgii Zakaraszwili został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jak napisano w oświadczeniu, gruziński dyplomata usłyszał, że traktowanie, którego doświadcza Saakaszwili, jest absolutnie niedopuszczalne, a gruzińskie władze mają przerwać znęcanie się nad obywatelem Ukrainy. Ambasadorowi Gruzji przekazano zdecydowany protest i zaproponowano wyjazd do Tbilisi w celu konsultacji i znalezienia sposobu rozwiązania sytuacji. Ukraina jest gotowa jak najszybciej przyjąć Saakaszwilego i zapewnić mu leczenie. W tym tygodniu więziony w Gruzji polityk uczestniczył w rozprawie sądowej za pomocą łączenia wideo. Saakaszwili jest chorobliwie wychudzony i osłabiony. Wołodymyr Zełenski, komentując stan zdrowia gruzińskiego prezydenta, stwierdził, że to Kreml rękoma gruzińskich władz zabija Michaila Saakaszwilego. Manfred Hutterer, ambasador Niemiec na Białorusi, oświadczył w wywiadzie dla portalu Zerkało, że opuszcza ten kraj po zakończeniu 4-letniej kadencji. Niemcy obniżają swoją reprezentację dyplomatyczną w Mińsku do szczebla chargé d'affaires. Manfred Hutterer zaznaczył także, że jest to zgodne z porozumieniem zawartym przez kraje Unii Europejskiej w sprawie obniżenia rangi stosunków dyplomatycznych z Białorusią do poziomu właśnie chargé d'affaires. Główną przyczyną takiej decyzji jest zaangażowanie Mińska po stronie Rosjan, którzy dokonali inwazji na Ukrainę.
Sąd w stolicy Białorusi, Mińsku, skazał syna kandydata na prezydenta Białorusi, Wiktora Babaryki, Edwarda, na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Przeciwko niemu były wysunięte oskarżenia o podsycanie nienawiści społecznej oraz unikanie płacenia podatków. W czerwcu 2020 roku 33-letni przedsiębiorca Edward Babaryka stał na czele sztabu wyborczego swojego ojca, wieloletniego dyrektora Biełgazprombanku, który kandydował na prezydenta. Został aresztowany razem z ojcem i od ponad 3 lat przebywa za kratami. Wiktor Babaryka 2 lata temu usłyszał wyrok 14 lat kolonii karnej. Obrońcy praw człowieka są przekonani, że prawdziwą podstawą dla ukarania obu Babaryków była ich działalność polityczna. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ambasadorowie państw członkowskich NATO na spotkaniu w Brukseli ponownie przedłużyli jego kadencję, tym razem do października 2024 roku. Wprawdzie Jens Stoltenberg nie ubiegał się o jej przedłużenie i chciał zakończyć już swoją misję, ale został poproszony przez sojuszników, by pozostał na stanowisku. Norweg jest szefem NATO od jesieni 2014 roku. W tym tygodniu jego kadencja została przedłużona po raz 4. W NATO trwały poszukiwania następcy Norwega, ale wielomiesięczne starania zakończyły się niepowodzeniem. Ściera się bowiem wiele różnych interesów. Kraje ze wschodniej flanki uważają, że już czas na kogoś z naszego regionu. Południe naciska, by odejść od nominacji polityków z północy, bo przed Norwegiem szefem NATO był Duńczyk. Dodatkowo pojawiają się głosy, że sekretarzem generalnym powinien być ktoś reprezentujący państwo będące członkiem Unii Europejskiej i że powinien pochodzić z kraju, który przeznacza co najmniej 2% PKB na obronność, co znacznie zawęża obszar poszukiwań. Niektórzy argumentują, że na czele sojuszu po raz pierwszy powinna stanąć kobieta. Amerykańskie media zasugerowały, że intencją prezydenta Joe'ego Bidena jest to, żeby kolejnym sekretarzem generalnym NATO została dotychczasowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wcześniej sprawowała funkcję minister obrony Niemiec. Sam sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, napisał, że jest zaszczycony możliwością dalszego przewodzenia sojuszowi. We wpisie zamieszczonym na Twitterze Jens Stoltenberg podkreślił, że w obecnym czasie trwałość sojuszu ma ogromne znaczenie. Jestem zaszczycony, że sojusznicy z NATO zaproponowali mi przedłużenie mojej kadencji sekretarza generalnego do 1 października 2024 roku. Transatlantycka więź zapewnia nam wolność i bezpieczeństwo od niemal 75 lat. W tych niepewnych czasach nasz sojusz jest ważniejszy niż w latach minionych, napisał szef NATO. Prezydent Joe Biden wyraził pełne poparcie dla członkostwa Szwecji w NATO. Prezydent USA przyjął w Białym Domu szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona. Powiedział przy tej okazji, że Szwecja jest wartościowym i oddanym partnerem. Stany Zjednoczone w pełni popierają członkostwo Szwecji w NATO, stwierdził amerykański prezydent. Premier Szwecji z kolei pochwalił Bidena za przywództwo we wspieraniu Ukrainy i za wzmocnianie jedności transatlantyckiej. Bardzo doceniamy wasze silne poparcie dla przystąpienia Szwecji do NATO. To wiele dla nas znaczy. Liczymy na większą ochronę, ale mamy też coś do wniesienia. Chcemy być dostawcą bezpieczeństwa dla całego sojuszu, stwierdził premier Szwecji. Obaj przywódcy poinformowali, że będą także rozmawiać o wyzwaniach ze strony Chin oraz zacieśnianiu relacji bilateralnych. Izraelskie wojsko rozpoczęło wycofywanie się z Dżeninu. Tym samym kończy się największa od 2 dekad operacja militarna na zachodnim brzegu. Równocześnie jednak wciąż dochodzi do wzajemnych ostrzałów z terenów Gazy i Izraela. Od poniedziałku około 2000 żołnierzy prowadziło w Dżeninie operacje przeciwko wspieranym przez Iran komórkom Hamasu i islamskiego dżihadu. Izrael twierdzi, że to właśnie obóz w Dżeninie był miejscem, skąd przeprowadzono ostatnie ataki na żołnierzy i cywilów. W sumie w trakcie operacji zginęło 12 Palestyńczyków i 1 izraelski żołnierz. Kilka tysięcy Palestyńczyków musiało uciec z domów. Mieszkańcy twierdzą, że wiele budynków legło w gruzach. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że uderzenie w Dżenin nie było jednorazową operacją i zostanie powtórzone, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dżenin to w ostatnich miesiącach jedno z najbardziej niespokojnych miejsc na zachodnim brzegu Jordanu. W odpowiedzi na atak izraelskiego wojska Hamas dokonał zamachu w Tel Awiwie. Rannych zostało w nim 7 osób. Palestyński napastnik wjechał samochodem w ludzi, którzy stali przed jednym z centrów handlowych. 20-letni Palestyńczyk następnie wysiadł i usiłował ranić przechodniów nożem. Został na miejscu zastrzelony przez jednego z Izraelczyków.
Afgańscy talibowie wprowadzają kolejne restrykcje dla kobiet. Zamknęli wszystkie damskie salony fryzjerskie oraz salony piękności. Powołane przez talibów Ministerstwo Cnoty poinformowało właścicieli salonów, że mają miesiąc na ich zamknięcie. W ten sposób postawiono kropkę nad i, bo choć damscy fryzjerzy i kosmetyczki pracowali po tym, jak talibowie powrócili do władzy, to salony były otwarte tylko w ograniczonym zakresie. To kolejne restrykcje wprowadzane przez talibów wobec kobiet. Choć nowi władcy Afganistanu zapowiadali poszanowanie praw każdego obywatela, zabronili dziewczynom i kobietom nauki w szkołach ponadpodstawowych i na studiach, a także zakazali kobietom samotnych podróży oraz wizyt w miejskich parkach. Talibowie nakazali też kobietom, by całkowicie zasłaniały swoje ciało. Zaraz po tym, jak fanatycy wrócili do władzy, afgańskie kobiety brały udział w licznych demonstracjach ulicznych, ale z czasem protesty ucichły, a wiele kobiet wyjechało z kraju. Co najmniej 25 osób zginęło, a 17 zostało rannych w katastrofie autobusu, do której doszło w południowym stanie Oaxaca w Meksyku. Autobus jedący do Santiago de Yosundua spadł do wąwozu skrętej górzystej drogi w okolicach miejscowości Madalena Penasco. Karol III ponownie został koronowany, tym razem w Szkocji. Od XVII-wiecznej unii personalnej między Szkocją i Anglią aż do początku XIX stulecia monarchowie Zjednoczonego Królestwa dostawali insygnia również w Edynburgu. Tradycję wznowiła Elżbieta II, a kontynuuje ją także jej syn. Nabożeństwo poprzedzone procesją odbyło się w monumentalnej katedrze świętego Idziego. Świadkiem ceremonii był słynny kamień przeznaczenia, czyli kamień mówiący, bo według legendy ogłaszać miał prawowitego następcę tronu. Ostatnim szkockim królem na nim koronowanym był John Balliol w 1292 roku. Później angielski władca Edward I zabrał go do Londynu i kazał wbudować fotel koronacyjny, na którym zasiadali monarchowie Anglii, a następnie Wielkiej Brytanii. Kamień powrócił z Westminster Abbey do Szkocji dopiero w XX wieku. Zdecydował o tym rząd Johna Majora. W centrum ceremonii znalazły się też szkockie insygnia, XVI-wieczny miecz i korona oraz XV-wieczne berło. Szkoci skutecznie ukryli je przed Oliwierem Cromwellem, przywódcą krótkotrwałej republiki, który insygnie angielskie kazał zniszczyć. Tak zwany miecz papieski nie został użyty podczas ceremonii, gdyż jest zbyt delikatny. Pozostał w skarbcu. W Edynburgu król otrzymał więc nowy miecz, miecz Elżbiety, nazwany na cześć jego matki. Przed katedrą z kolei protestowali przeciwnicy królestwa. Według majowego sondażu pracowni YouGov 46% Szkotów chce utrzymania monarchii, 32% jej usunięcia. W skali całego królestwa wynik to 56% do 23%. Świat na wskroś. Świat na wskroś. Od lat znaczna grupa Francuzów demonstruje przeciw pogorszeniu warunków życia. Przypominamy wielotygodniowe manifestacje żółtych kamizelek, czy niedawne wielotysięczne wystąpienia przeciw wydłużeniu okresu składowego dla przechodzenia na emeryturę. Istnieją też zaniedbane dzielnice miast, nierówności w poziomie szkół, nierówności startu młodych ludzi do życia. Od początku roku we Francji dochodzi też do protestów w związku z forsowaną przez Macron i francuski rząd reformą wieku emerytalnego, podnoszącego wiek przejścia na emeryturę. W połowie kwietnia w związku z protestami przeciwko reformie i strajkami przetaczającymi się przez kraj, Macron dał sobie 100 dni na doprowadzenie do pojednania i ponownego zjednoczenia podzielonego kraju. Francja jako jedno z centrum nowoczesnego kapitalizmu jest miejscem, gdzie w pierwszej kolejności ujawniają się symptomy systemowego i instytucjonalnego kryzysu oraz kryzysu współczesnego kapitalizmu, czego jesteśmy świadkami od lat. Uniwersalne symptomy hamowania silnika akumulacji kapitału wyrażają się w lokalnym kodzie, którego najważniejszą we Francji cechą jest rewolucyjna tradycja uprawiania polityki polegająca na silnym zaangażowaniu społecznym, silnych emocjach i gotowości na mniej lub bardziej bezpośrednie użycie przemocy.
Uliczna przemoc protestujących spotyka się z przemocą jednostek policyjnych, co doprowadza do eskalacji rzadko spotykanych w innych państwach demokratycznych. O wytrwałości rządów republikańskich oraz kondycji społecznej, gospodarczej i politycznej państwa francuskiego w tym tygodniu komentujemy z dziennikarzem i publicystą Edwinem Bendikiem. Na Francję trzeba patrzeć z dużą ostrożnością, znaczy, że pewne objawy takie bardzo gwałtowne, z dużymi emocjami, też z przemocą, które w innych krajach to by oznaczały rzeczywiście już jakiś upadek czy katastrofę, we Francji niekoniecznie. To znaczy tam rozpiętość między emocjami politycznymi a całością, tym co Francuzi nazywają republiką i taką całością republikańską jest bardzo duża i ta gwałtowność taka dochodzenia walki o swoje prawa jest częścią tego systemu politycznego, no tradycją rewolucyjną jeszcze sięgającą jak 200 lat wstecz do początku w ogóle republiki i systemu politycznego francuskiego. Także o tym trzeba pamiętać i pytanie kluczowe to jest, a i to o tym też trzeba pamiętać, że Francja nie jest krajem jak każdy inny, to znaczy w tym sensie, że to jest jednak kraj centrum kapitalizmu, podobny jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. To, co tam się dzieje, jest najczęściej jednak wyraża inne energie niż na przykład protesty, które obserwujemy w krajach półperyferyjnych, powiedzmy, gdybyśmy widzieli to w Czechach czy w Polsce. W tym sensie, że kraje centrum, no tam się definiują modele, przyszłe metody w ogóle jakby transformacji kapitalizmu i tego, jak on będzie funkcjonował w kolejnych latach, no bo tam są ośrodki kształtowania nowych technologii, ich wdrażania, ale w związku z tym też podziału pracy wynikających z tych nierówności nowego typu i też konfliktów społecznych. No i właśnie to, co się dzieje we Francji, moim zdaniem, ale też popieram to lekturami analityków francuskich, no jest wyrazem takiej głębokiej transformacji, która jest wymuszona przez kryzys, jakim jest kapitalizm od wielu lat. To znaczy ten kapitalizm, który w modelu poprzemysłowym funkcjonował w takim modelu neoliberalnym. Ten model się wyczerpał. Taki pierwszy kryzys potężny to jest rok 2008, prawda? No i w zasadzie ciągle w tym kryzysie jesteśmy. Odpowiedzią na niego ma być ta transformacja do Europejski Zielony Ład, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej i Europie, czyli transformacja systemu energetycznego, nowe sposoby wytwarzania produktów, ale też oczywiście informatyzacja, sztuczna inteligencja, to wszystko gdzieś tu jest cały pakiet, prawda? No i to wszyscy, którzy obserwowali logikę poprzedniej takich wielkich transformacji, ich było kilka przecież w kapitalizmie i zawsze Francja właśnie była w centrum tego procesu, oznaczała niezwykłe napięcia społeczne, no bo właśnie one były związane z tym, że ktoś traci, ktoś zyskuje i trzeba jakby nową umowę społeczną, nowy zawrzeć, no uzgodnić jakiś kompromis. Taki kompromis nie oznacza pojednania, bo ono jest niemożliwe w złożonym społeczeństwie, to znaczy oznacza raczej akceptację pewnych warunków. No i teraz, i to jest jakaś rama taka, no powiedzmy dosyć abstrakcyjna, która się teraz przekłada na konkrety, które możemy właśnie we Francji znowu bardzo ciekawie obserwować. No tym konkretem, jak wspomniałeś, 2018 rok, no to żółte kamizelki to były głównie protesty mieszkańców francuskiej prowincji, takiej no średniej czy niższej klasy średniej, która poczuła, że nagle zaczyna tracić ten status, znaczy najpierw finansowy, ale wraz ze statusem finansowym również ten taki prestiżowy, prawda, że zaczynają ludzie, którzy funkcjonują w mniejszych miasteczkach czy na odległych przedmieściach, no dostrzegli, że zaczyna na skutek no właśnie tego kryzysu kapitalizmu wycofywać się, państwo zaczyna się wycofywać z wielu sektorów usług społecznych, a przynajmniej te usługi się pogarszają. Transport publiczny, który we Francji był bardzo dobrze rozwinięty, pogorszył się, jeśli chodzi o obsługę właśnie mniejszych ośrodków. Wybudowano znakomite połączenia dalekobieżne, wielkich prędkości i tak dalej, ale kosztem zaniedbania transportu lokalnego. Dostęp do podstawowych usług, jak poczta, służba zdrowia i tak dalej, to kiedyś nawet tam, pamiętam, takie statystyki analizowałem, no ileś zmniejszyło się takich jakby punktów dostępu w ramach konsolidacji, co jednocześnie spowodowało, że dla mieszkańców prowincji wydłużyła się droga, jaką muszą pokonać, żeby do tych usług pojechać. No i tu dochodzimy, mówię o tym taki szczegóły, dlatego że gdzieś na końcu są bardzo ważne konkrety. No bo żeby właśnie żyć teraz na prowincji francuskiej trzeba mieć samochód i tym samochodem trzeba jeździć. Czasami niektórzy ludzie muszą po kilkadziesiąt, jeżeli nie po więcej niż 100 kilometrów dziennie pokonać, żeby załatwić swoje sprawy, dojechać do pracy i tak dalej. I to w takiej sytuacji, co robi rząd francuski?
I wydawałoby się, że robi wszystko, co trzeba zgodnie z duchem takiego poprzemysłowego społeczeństwa. Po pierwsze, wprowadził jeszcze pod koniec 2017 roku ograniczenie prędkości na drogach lokalnych do 80 km na godzinę w trosce o bezpieczeństwo. One tak zasadniano to, że jak zmniejszymy o 10 km prędkość, no to mniej ludzi będzie ginęło. A chodzi o to, żeby dojść do poziomu zero śmierci na drogach. No, szczytny cel. Drugi szczytny cel, no to trzeba walczyć z globalnym ociepleniem, czyli zmniejszać emisję dwutlenku węgla, a istotna jego część pochodzi ze spalania benzyny w samochodach, no to obłóżmy podatkiem ekologicznym paliwo, prawda? No i cel szczytny, ale jak złożymy te dwa fakty, kto najbardziej dostał po głowie? No mieszkańcy tej prowincji, bo raz, że ograniczenie prędkości oznacza, że wolniej będę mógł załatwić swoje sprawy, a po drugie, no większym kosztem, bo wzrosły ceny benzyny. Dla mieszkańca Paryża to nie miało znaczenia, dlatego że mieszkańcy Paryża w większości nie mają samochodów własnych, bo nie potrzebują. Mają dotowany publiczny transport w postaci metra, a jak gdzieś potrzebują pojechać dalej, no to korzystają właśnie z tych linii szybkiej prędkości lub z samolotów, tanich linii lotniczych, które w ogóle paliwo, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy w ogóle nie było obłożone akcyzą i dodatkowym podatkowaniem. Czyli nagle się okazało, że potencjalnie w takim narracji obiektywne cele okazały się, że wyrażają istotny konflikt społeczny między napięciem wynikające z różnic stylów życia i zaspokajania potrzeb między mieszkańcami metropolii, taki, nie tylko taki jak Paryż, no ale powiedzmy Paryż, ale czy inne miasta metropolitalne, a właśnie prowincja. No i ludzie powiedzieli, że mają dość, że te ciężary muszą być równie rozłożone i wyszli na ulicę. Trwało to przez kilkanaście tygodni. Wtedy prezydent Macron nie przyjechał do Katowic na szczyt klimatyczny. Tam mówiło się, że może przyjedzie, no ale odwołał. Że wykorzystał ten pretekst, żeby nie przyjeżdżać. I oczywiście tamto to nie minęło bez echa. To jest znowu właśnie Francja, jak się patrzy na Francję, no to był oczywiście istotny impuls. Znaczy z jednej strony chodziło o to, żeby jak najszybciej te zamieszki stłumić, prawda, zwalczyć ten chaos społecznego buntu, który rzeczywiście był bez precedensu. Najbliższy w takim energii, no to były protesty w 68 roku, prawda, jeśli chodzi o skalę i taką długotrwałość. No ale jednocześnie to był impuls też dla modernizacji różnych technik zarządzania, prawda, wprowadzania do debaty tematów, no bo pamiętajmy, że wtedy się też odbyła taka wielka narada narodowa o najważniejszych problemach dla Francuzów, w której uczestniczyły miliony osób, ponad 10 tysiącach gmin się odbyły takie właśnie spotkania, debaty o tym, co dla Francuzów jest istotne. Krytycy mówili, że Macronowi chodzi o to, żeby zagadać, prawda, społeczeństwo, żeby miało wrażenie, że w czymś uczestniczy, ale to było autentyczne, znaczy rzeczywiście jakaś wiedza istotna powstała, prawda, o tym, jak Francuzi patrzą na problemy, a potem odbył się jeszcze panel obywatelski, krajowy o transformacji klimatycznej. Czyli dużo się jakby wydarzyło, prawda? Z jednej strony rzeczywiście żółte kamizelki, ten protest został z jednej strony jakby spacyfikowany, rozpłynął się, został częściowo przejęty przez siły polityczne, przez Jean-Luc'a Mélenchona, w dużej mierze on tam część tej energii wykorzystał, w mniejszym stopniu skrajna prawica, ale jakby nie można powiedzieć, że to zostało bez echa. Na tym właśnie polega Francja, nie? Że jest jakiś rewolucyjny impuls, on potem jest przetrawiany przez instytucje republiki, prawda, i albo one się zmieniają, albo jest to cena, że nie warto zmieniać, bo to nie jest tak istotne, prawda, że lepiej zachować status quo. To jest taka dynamika gdzieś w tle, ciągle z takim pytaniem, jaki jest optimum do tego, żeby państwo jako całość mogło działać, prawda, minimalizując ryzyko kolejnych jakby takich masowych protestów, a jednocześnie zwiększając efektywność działania tego, co jest podstawą dla kapitalistycznego państwa czy gospodarki, czyli tej machiny gospodarczej, prawda? No i tu dochodzimy do tego kolejnego etapu, czyli reformy emerytur, prawda? Która jest kluczowym elementem i dlatego to właśnie Macron tak mocno jakby walczył o to i postawił wszystko, no bo to jest kluczowy element, no właśnie jakby wzmacniania tej siły silnika ekonomicznego, prawda? Reforma emerytur, zwiększenie czasu pracy i tak dalej, w takim rachunku ekonomicznym, kapitalistycznym, no to było istotne, strategiczne wręcz. I dlatego on tego nie odpuścił, postawił wszystko i zdaje się, że wygrał. To znaczy jednak przetrzymał te protesty. Ale to znowu, to jest ta siła polityki we Francji właśnie polega na tym, że to jest polityka, która ma jakiś cel, prawda? Ryzykuje się dużo. Być może Macron już nigdy nie odzyska pewnego jakby pozycji po tym,
po tym starciu, ale jednak załatwił coś, co było bardzo istotne dla systemu. Czy to było dobre dla tych ludzi, którzy protestowali? Ja w to nie wnikam. To nie jest tego typu, to jest odpowiedź polityczna, prawda? Dla kogo to było dobre. Na pewno to miało być służyć temu, żeby funkcjonowała francuska gospodarka, no, która właśnie jest gospodarką kapitalistyczną, czyli bardziej tu interes był kapitału reprezentowany niż świata pracy. To trzeba mieć świadomość i chodziło tylko o to, jak ta nierównowaga może być, do jakiego stopnia, prawda, naruszona, żeby nie zakończyło się rozpadem społecznym. No nie zakończyło się, republika przetrwała. Do rozmowy Husajna Oruczewicza z publicystą Edwinem Bendykiem o zamieszkach we Francji powrócimy za kilka minut. Świat na wskroś. Świat na wskroś. Zamieszki po śmierci 17-latka to najpoważniejsze protesty społeczne we Francji od czasu protestów ruchu żółtych kamizelek pod koniec 2018 roku. Wybuch gniewu na ulicach wielu francuskich miast nastąpił po śmierci 17-letniego Nahela, który został zastrzelony z rąk policjanta. Podczas zamieszek w 2005 roku, kiedy uciekający przed kontrolą policji dwaj nastolatkowie ukryli się w stacji transformatorowej, zostali porażeni i zginęli, dochodziło do aktu przemocy. Dopiero teraz jednak nieprzekraczalna dotąd granica buntu została przekroczona, czego efektem są zniszczone drogi, ulicy, sklepy, samochody i inna struktura miejska. Młodzi mają też poczucie alienacji, że ich przyszłość w aktualnym systemie nie rysuje się pomyślnie, albo nawet jeszcze gorzej niż niegdyś dla pokolenia ich rodziców i dziadków, migrantów z Afryki czy Azji. Nierówności społeczne, brak dostępu do edukacji wystarczającej do konkurowania później na rynku pracy z francuskimi elitami miejskimi to główne powody niezadowolenia. Tragiczny los Nahela ilustruje codzienne napięcia między młodymi mieszkańcami biednych dzielnic a policją. Interwencje odczuwają jako nieuzasadnione prześladowania. Policja interweniuje niezwykle brutalnie i nie bez powodu organizacje prawno-człowiecze zwracają uwagę, że Francja powinna się pochylić nad swoimi problemami z rasizmem i dyskryminacją gorzej sytuowanych. Czy zamieszki na ulicach Francji doprowadzą do dalszej polaryzacji opinii publicznej w kraju? Czy możemy mówić o dyskryminacji z uwagi na wyznanie, głównie islamu? Czy trwające zamieszki to jedynie preludium do buntu, do którego będziemy zmuszeni się przyzwyczaić? Czy jednak gorąca sytuacja polaryzująca francuskie społeczeństwo zostanie opanowana? Komentarz Edwin Bendyk. Teraz mamy kolejną, znowu wydawałoby się zupełnie inną historię, no bo dotyczy jakby zainspirowaną śmiercią nastolatka Nahela, tak 17-latek, który został zastrzelony przez policjanta. Można powiedzieć, że to widzieliśmy już, tak? Znaczy widzieliśmy dosłownie, bo w 2005 roku była podobna sytuacja. Wtedy dwóch nastolatków zginęło, nie dlatego, że zostali zastrzeleni, ale chowali się przed policją, chowali się w transformatorze, padał deszcz i byli porażeni prądem. I wtedy zamieszki były znacznie większe, to znaczy długo trwały ponad 3 tygodnie. I też jakby Francja z tego wyszła. Teraz były bardzo gwałtowne, ale krótkie. No to w ciągu kilku dni rozładowała się energia. Czy jak popatrzymy na te straty, to można powiedzieć, że podobne jak w Ukrainie w czasie wojny. Tak? 6 tysięcy samochodów spalonych w ciągu 4 dni czy 5 dni. To robi wrażenie, ale trzeba pamiętać, że we Francji w przeciętnego dnia płonie kilkaset samochodów, tak jak kiedy się nic nie dzieje. Także to jest też specyfika tego kraju. I teraz tylko, że to nie bagatelizuje, broń Boże, tego, co się stało, bo o tym mówią i socjologowie, i też w kulturze popularnej ten moment jest przedmieści francuskich mocnych. To przecież filmy Nędznicy, prawda, La Jolie przed 4 lat, czy potem Atena, Romena Garwasa, tak? Dokładnie pokazują to. Właśnie skąd się bierze ta energia? To mówią Francuzi często, że sytuacja, znaczy tak, dlaczego Francja nie rozwiązała i tu się takie liberalne kategorie, że nie poradzili sobie z integracją, że tutaj coś się
Oczywiście w takiej narracji to można mówić tak, że sobie Francja tam nie poradziła i tak dalej. Pytanie, do jakiego stopnia francuski system chciał sobie poradzić? Znaczy na ile, i to są takie powiedzmy bardziej z kręgów lewicy krytyków, wskazują, że dzisiaj kwestia przedmieści połączona z, też z kwestiami rasowymi można powiedzieć, bo to są jednak, to są obywatele francuscy, głównie to, co tutaj się działo, ci, co protestowali, ale pochodzenia imigranckiego, czyli głównie z krajów arabskich, prawda, lub afrykańskich, ale muzułmanie. Tak, ta kwestia jakoś tam rasowa jest istotna, ale nie chodzi tu o rasizm. To nie jest to, że to jest rasizm i podział występuje głównie według osi rasowej, chociaż jest taka korelacja i to jest pokusa, żeby mówić, że Francuzi są rasistowscy, to raczej jest po prostu wokół rasy nabudowana znowu kwestia klasowa. I że to jest tak, jak kiedyś w tych samych przedmieściach kiedyś mieszkali robotnicy po prostu. I oni dokładnie tak samo się buntowali. Stąd tytuł Nędznicy w filmie La Jolie, bo to jest powtórzenie nędzników z Victora Hugo, że i protestów przeciwko swojej kondycji. Dzisiaj po prostu wykluczonymi, tymi, którzy są na marginesie systemu kapitalistycznego, nie są już robotnicy, klasa robotnicza, bo jej już nie ma. To jest raczej deklasująca się ta klasa średnia, która w ramach żółtych kamizelek wyszła. I to byli przeważnie ludzie biali przecież właśnie. Rolę dawnych robotników i klasy robotniczej dzisiaj przejmuje ten nowy proletariat, który głównie to są ludzie właśnie pochodzenia migranckiego, którzy mają mniejsze szanse na awans społeczny i tak dalej. Tu można się oczywiście zastanawiać, czy te mniejsze szanse wynikają, z czego one wynikają, na ile z kwestii rasowych, a na ile to, że po prostu rasa jest sprzężona ze strukturalną biedą i że ta bieda, niższy kapitał społeczny w rodzinie i tak dalej utrudnia, prawda, dostanie się do dobrej szkoły i tak dalej. Dlaczego Republika nie pomaga tym ludziom? Ale to jest tak samo pytanie jak kiedyś, dlaczego robotnikom nie Republika nie pomagała i w którym momencie nastąpiła zmiana, prawda? Dopiero jak socjaliści stworzyli silną partię polityczną i ten interes wprowadzili do obiegu i wtedy system powszechnej edukacji został stworzony, nie? Koniec XIX wieku, a w końcu system ubezpieczeń społecznych i tak dalej. Teraz ci, którzy protestują, nie mają takiej reprezentacji politycznej, prawda? Lepiej są politycznie reprezentowani ci, co są przeciwni ich interesom. Chociażby skrajna prawica, która jest przeciwko, umiarkowana prawica zresztą podobnie, prawda? Bo na to się nakładają różne kwestie. Jak tak popatrzymy na te trzy niby zupełnie różne sytuacje, one się składają właśnie na ten obraz takiego kraju, który szuka optimum chwilowego, jakiegoś optimum społecznego, jakiegoś rodzaju spokoju społecznego ze świadomością, że nigdy nie rozwiążesz tych problemów do końca, tak? Dlatego, że zawsze czyjeś interesy będą naruszone, gdybyś chciał to zrobić tak, wiesz, według takiej jakiejś obiektywnej matrycy, bo komuś musisz wtedy, wiesz, zabrać, bo kapitaliści niekoniecznie muszą chcieć się podzielić, prawda? I tak dalej, czyli normalny konflikt polityczny, który się wyraża częściowo w parlamencie przyjmowanych prawach, częściowo w tradycji francuskiej wyraża się na ulicy. I pytanie jest tylko, czy na końcu wraca kraj do optimum, jakim jest całość republiki. Dotychczas było, ja myślę, że w tym roku znowu takim wyrazem tego powrotu, już będzie za kilka dni, czyli 14 lipca, święto, najważniejsze francuskie święto rewolucji, które jest rzeczywiście świętem republikańskim, którym bawią się wszyscy. Łączy to i jak się wchodzi na te bale, prawda, ludowe po remizach paryskich, to są ludzie wszystkich kolorów skóry, kapele zazwyczaj są już właśnie afrykańskie lub inne, ale wszyscy krzyczą Vive la France, Vive la République, prawda, i śpiewają Marsyliankę. Widać, że nie bagatelizuje się tej sytuacji, że nie ma takiej retoryki, jest, ale nie w obozie władzy, jest wśród komentatorów, nie ma takiej retoryki, jak była w 2005 roku, kiedy wyniosła do władzy Nicolasa Sarkoziego, prawda, który właśnie na tamte protesty i odpowiadał, że trzeba się rozprawić z tym szumowiną, nie, która wyszła na ulicę. Po prostu taki język pogardy był wtedy wobec protestujących. On się teraz pojawia w niektórych komentarzach, kiedy właśnie mówi o barbarzyńskich atakach i tak dalej. To nie jest, nie mówi o tym władza, to znaczy jest ostrożniejszy. Nawet Darmanin, czyli minister spraw wewnętrznych, który jest takim ostrym człowiekiem, oczywiście on potępia te akty takiej przemocy, bym powiedział,
kryminalnej, tak, polegającej na przykład na ataku na dom mera jednego z miast, prawda, i podpalenie tego domu, gdzie wręcz ona było, no, zagrożenie życia było po prostu dla rodziny tego mera. Więc to oczywiście jest jednoznacznie potępiane, ale nie w masie, prawda? To znaczy jest tutaj, ten język jest bardziej zniuansowany, zwłaszcza, no, że tu problem, że średnia wieku tych protestujących to 17 lat, przynajmniej tych, co byli zatrzymani przez policję. Ponad 3 tysięcy aresztowanych, okazało się, że średnia to jest 17 lat. Teraz odpowiedź jeszcze musi być poszukana, nie? O co tak naprawdę, jakby, jaki był sposób mobilizacji tych ludzi, jaka struktura tego, też przemocy tam, bo trzeba pamiętać, że we Francji to jest nawet spontaniczne, wydawałoby się, ruchy, są zinstytucjonalizowane bardzo dobrze, to znaczy są po prostu ośrodki specjalizujące się, że tak powiem, w przemocy ulicznej, tak zwane grupy tworzące tak zwany czarny blok, prawda? To są, oni się zawsze podłączają pod różnego typu akcje, to jest tak środowiska, nie chcę tu anarchistów obrażać, ale powiedzmy podobnego takiego typu, prawda, że wykorzystywanie gniewu do użycia przemocy po to, żeby walczyć ze strukturami państwa. I to często ta przemoc jest właśnie nie przez samych organizatorów protestów, na przykład używana tylko przez tych, którzy się do niego podłączyli, więc to pewno będzie badane, na przykład na ile to była spontaniczna przemoc, na ile taka zinstytucjonalizowana przez zawodowców, prawda, którzy z przemocy w francuskim systemie politycznym żyją, i to jest istotne. Na pewno to będzie wykorzystywane do narracji antyimigranckiej, to tylko ją podkręci, mimo że właśnie, jak podkreślam, ci, którzy protestowali w swojej masie, to są obywatele francuscy, pochodzenia oczywiście z imigranckiego, znaczy mające korzenie, prawda, rodzinne, ale to nie są uchodźcy, no, na przykład dzisiejsi, to są mieszkańcy po prostu Francji z obywatelstwem, ale tak czy inaczej ten dyskurs imigracyjny będzie tutaj zaostrzony. To, co jest bardzo istotnym elementem, tu wychodzi, on mniej był w 2005 roku podejmowany, a tu teraz od paru lat we Francji jest obecny, to jest funkcja samej policji i przemocy państwa w tym wszystkim. To znaczy jest to od lat taka dyskusja o konieczności reformy policji, która staje się coraz bardziej brutalna. No, rzeczywiście francuska policja słynie z brutalności, no ale która jest też w dużej mierze odpowiedzią na właśnie na tą przemoc, którą ulica używa. No, pytanie, czy to jest adekwatne, proporcjonalne, to niech fachowcy mówią, natomiast ta dyskusja się jakby nasila i być może będzie takim w końcu motywem do tego, żeby zreformować policję, ale to jest raczej taka zasłona dymna, bo raczej tu jest pytanie o to, i znowu zawsze we Francji istotne, o gotowość państwa właśnie do użycia przemocy w imię obrony republiki. No bo to zawsze będzie to hasło. I tu jest ciekawy moment, który niedawno się pojawił, bodajże tydzień czy dwa tygodnie temu, kiedy rząd francuski, korzystając z prawa, które było jeszcze w 1936 roku przyjęte, rozwiązał taki ruch ekologiczny Soulèvement de la Terre, czyli powstanie ziemi, zarzucając mu działanie metodami terrorystycznymi i radykalizację. W marcu było takie wielkie starcie między policją a tymi ekologami czy aktywistami ekologicznymi protestującymi przeciwko budowie jakiejś tam zapory wodnej czy zbiornika wodnego tam w jakimś miejscu Francji. No to była rzeczywiście regularna bitwa, gdzie parę tysięcy żandarmów było użytych, helikoptery, wozy opancerzone i tak dalej, wielu rannych. No i po tym właśnie minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że weźmie kroki, żeby rozwiązać tę organizację. To jest o tyle ciekawe, że we Francji właśnie w 1936 roku przyjęto prawo, wtedy motywowane ochroną przed skrajną prawicą, no bo czasy takie jednak faszystowskie, nie, w Europie, przeciwko organizacjom, które grożą właśnie trwałości republiki, prawda, mają charakter antyrepublikański. No i to prawo obowiązuje, to jest ciekawe, no w Polsce nie wyobrażamy sobie, żeby rząd mógł rozwiązywać jakąkolwiek organizację, prawda, jest to prerogatywa sądu, prawda, może coś takiego zrobić, ale Francji do dzisiaj obowiązuje. Emmanuel Macron, czy za jego prezydentury 33 razy skorzystano już z tego prawa, właśnie w imię ochrony republiki. To jest, powiedzmy, przemoc administracyjna, ale za nią stoi przemoc policji, znaczy, czyli ta gotowość właśnie wykorzystania przemocy do tego, żeby jakby chronić, przynajmniej retorycznie tak to jest pokazane, tej większej wartości, jaką jest republika. I to ma silną tradycję, bo jak wstecz spojrzymy, no to właśnie Komuna Paryska, jedno z najważniejszych takich wydarzeń historycznych, prawda, 1871 rok, tłumienie Komuny Paryskiej, no było przez siły republiki, właśnie było w imię
ochrony republiki. Było to niezwykle brutalne, prawda? Z jednak z masowymi egzekucjami tych komunardów i tak dalej. Więc to też trzeba pamiętać o tej że ta konstrukcja republiki jako całości, którą trzeba chronić, jej ochrona uprawnia państwo do sięgania po środki zgodnie z prawem, ale jednak o charakterze nawet przemocy, no jest wpisana w system francuski. To trzeba o tym pamiętać. Sytuację we Francji i jej możliwe następstwa analizował dla Świata na Wskroś publicysta Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz. Świat na Wskroś. Dziękuję już Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza. Świat na Wskroś.